Zadbaliśmy o to, żebyście zwiedzając nasze orientarium nie byli głodni, dlatego przygotowujemy zewnętrzną strefę gastronomiczną i o tym powiemy w tym odcinku. Przygotowujemy kilkanaście takich pawilonów gastronomicznych z bardzo zróżnicowaną ofertą. Na razie jeszcze nie zdradzę, jaką konkretnie, ale powiem, że zainteresowanie jest duże. W strefie gastronomicznej będą takie wiaty, pod którymi będzie można komfortowo sobie usiąść i na spokojnie zjeść i odpocząć. Między pawilonami pojawi się mini zoo, w którym będziemy prezentować udomowione zwierzęta z Azji Południowo-Wschodniej. A w kolejnym odcinku wrócimy do strefy konferencyjnej, bo tu się już bardzo dużo zmieniło.